tej sytuacji zawodnik wykonał rzut rożny, poślizgnął się i piłką ponownie ustawił piłkę w narzucie rożnym. Oczywiście było to przewinienie i jego drużyna straciła piłkę. Siemano, 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 witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kesek, to jest kanał Kesek 2.0 i w dzisiejszym odcinku obejrzymy najbardziej ośmieszające sytuacje piłkarzy w historii. Na starcie chciałem was poprosić, żebyście po prostu zostawili tutaj łapkę w górę. To nic nie kosztuje, a mi daje bardzo dużo. Również kliknijcie tak, sam się subskrybuj tam na dole, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Kolejny odcinek pojawi się już jutro, a następny w niedzielę, więc warto subskrybować. No nie ma co tutaj przedłużać. Partnerem mojego kanału jest firma HyperX. Mamy mikrofon, klawiaturę, myszkę, słuchawki, monitor, laptopa od HP. Zakładam słuchaweczki. Przechodzimy do oglądania. Dobra, zobaczmy. Tutaj jest Cristiano Ronaldo. Oczywiście tutaj 5 kroków. Celuje w okienko. Celownik namierzony, ale tutaj jego kolega dotknął piłkę. I nie wiem, co w sumie dalej było, ale na pewno nie było gola rzutu wolnego. Mamy dośrodkowanie, ujojojojojojojoj, error wywaliło, co tutaj Jordi Alba zrobił, ale samobój. Nie pamiętałem tego. Tutaj wykonują, ach tak, rzut wolny, strzał prosto w aut, to jest coś, co kochamy. O, jeszcze liścia sobie tutaj sprzedali. Ujojojojoj, równowagę stracił, piłkę dostał, ale mógł grać dalej, Dele Alli, Sonse, Beke ciśnie na ławce, mocno się nie posikał. Oj, chyba złapałem nogę. Marcelo nawet nie wierzył. Beczkę sobie z tego kręci. Kurde, on skisnął. Dobra, zobaczmy dalej. Co tutaj mamy grane? Sam na sam. Oj. Co on, główką interweniował? O Jezus. Ja już tutaj nie wiem, jakiś efekt domino to był. Kylian Mbappé. Słupek i nad bramką. Oj. Co tutaj się wydarzyło? 3 metry do bramki, bez kitu. No nie był z tego zadowolony. Jest rzuta. Ronaldo, oj. Główką oddał strzał. Czy piłka wyjdzie? Nie wyjdzie, o! Jezus Maria. Okno wybił. Drzwi rozwali całe. Zobaczmy, że zrobiony Werner. O tak, i problemy z chorągiewką. Sfaulowała, żółta kartka dla chorągiewki. Czerwona, chorągiewka wypada z boiska. Neymarito, taniec, zobaczmy. Ale potańczył, ale zapomniał o piłce. Zdarza się nawet najlepszym. Oj. Mówiłem mu, żeby tutaj oleju nie kładł na rękawica. Wyśliznęło mu się, no. Co wymyślił? Czerwona kartka oczywiście. No, lipa. Oj, co ten brawo zrobił, pamiętam to. Czerwona kartka, a nie, to był brawo? Nie, kto to jest? Dajcie mi coś w komentarzu, ale drama. Gareth Bale, oj. Panie Bale, tej piłkę trzeba było tylko trafić. O, no ta, Wenger zawsze miał problemy z kurtką. Ciężkie te kurtki, te suwaki, nie? Mesut Özil, dośrodkowanie. Rudiger, ale to wykończył. On nawet nie wiedział, że strzelił. Oj, Cristiano. Trafił. Co oni tutaj wymyślili? Podanie do kogo? To się nie dzieje. O, Lukaku.
No on to ma problemy na tych turniejach, jak gra w Belgii. Często nie trafia w prostych sytuacjach. Tutaj słupek. Tutaj nad brameczką z 3-4 metrów. Tutaj tak samo. Tutaj też. Cztery sytuacje już zmarnował. Niesamowite. Oj, panie Werner. Fabian, znakomita interwencja. Oj, ale tutaj pas piękny był. Niesamowite. To Gerard chyba w ogóle. Drogba takie rzeczy wykorzystuje. Ronaldo. Jak on tego nie trafił? Niemożliwe, ale jednak. Co on zapomniał, że on stoi za nim? Jeszcze piruet tam zrobił. Cwany napastnik. Taki się ceni. Oj, czuję się jakbym był na najgorszym meczu najgorszej drużyny w Anglii. Coś takiego już widziałem. Na głównym kanale taki możecie zobaczyć. Zielony trochę ten bramkarz. Okej. Ładny samobój. Co tutaj robił? Co on kontuzji doznał? Myślałem, że kontuzji przez to doznał. Ryzykowne to było. Oj. Gol z autu się nie liczy, ale chyba to dotknął. Jezus Chrystus. Ale wyjął. Oj, Haaland. Panie Haalandzie. No najlepszym się takie rzeczy zdarzają. Właśnie, rzut rożny. Oj. Panie. Gdzie tutaj ręką to ustawiasz teraz? No oczywiście, że ręka i piłka. Zobaczcie sami, no dotknął ewidentnie ręką. No trener nie wierzy, ja też nie. Ale wierzę w to, że stawicie łapkę w górę, więc zostawcie. Co tutaj ten Miller? Niesamowite to jest czasami. Oj! Ból! Ten Gerard lubił sobie czasami takie zapalniki rzucić. Podał Ronaldo, podał, ale za lekko podał. No to takie moratowe trochę było. Ale dobrze, oglądamy dalej, zobaczmy. Taniec tutaj, trochę jak w Brazylii się poczujmy. Koszulkę mu podał. O Jezus. Dobrze, i to by było na tyle, jeśli chodzi o ośmieszające sytuacje piłkarzy. Jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie tak, wziąć i subskrybuj tam na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmie, który pojawi się już jutro. Więc warto subskrybować, żeby go nie przegapić. Siemano.